jest to pierwszy materiał, w którym chciałbym poruszyć tematy związane z projektowaniem user experience. Istnieją pewne psychologiczne cechy człowieka, które wpływają na to, w jaki sposób postrzega on otaczający nasz świat. No i właśnie w tym filmiku chciałem co nieco na ten temat powiedzieć. Oczywistym jest, że ludzie kierują się pięknem przy wyborze przedmiotów, które chcą sobie na przykład kupić. Ale trzeba sobie zadać pytanie, czy to, że kupują rzeczy ładne, to od razu uważają, że te rzeczy są lepsze, w sensie bardziej funkcjonalne. Istnieje coś takiego jak aesthetic usability effect i został on odkryty podczas badań nad interakcjami między człowiekiem a komputerem w 1995 roku. Dwóch Japończyków, Kurosu i Kashimura z Hitachi Design Center, odkryli ten efekt podczas pracy nad różnymi wersjami bankomatów. Badanie przeprowadzono na 26 różnych wersjach bankomatów na próbie 262 osób. Ankietowanych pytano, która z wersji jest najłatwiejsza w użyciu, a która jest najpiękniejsza. Wykryto pewną korelację. Im coś jest piękniejsze, tym ludziom wydawało się, że jest bardziej użyteczne. Badanie to zostało powtórzone przez żydowskiego naukowca Noama Trastinski, który uważał, że Japończycy popełnili błąd, nie uwzględnili zupełnie czynników kulturowych. Uważał on, że Japończycy mają jakieś takie przywiązanie do estetyki, a zupełnie co innego Żydzi, którzy mieli być bardziej nastawieni na akcję. Powtórzył więc eksperyment jako serię badań i co ciekawe, wyszło mu, że korelacja w przypadku Żydów jest jeszcze silniejsza niż korelacja w przypadku Japończyków. Na koniec całego badania stwierdził, że to było nie do przewidzenia. Niesie to olbrzymie konsekwencje, nie tylko w przypadku projektowania stron internetowych, ale generalnie w przypadku projektowania czegokolwiek. I to właśnie dlatego firmy inwestują aż tyle pieniędzy w ogólnie rozumianą estetykę oraz w kreowanie własnej marki. Na przykład odwieczna wojna, jaka się toczy między użytkownikami iPhone'ów i użytkownikami Androida. Jedni i drudzy wypisują na forach internetowych wady i zalety przeciwnych urządzeń. I często przytaczanym argumentem jest: o, użytkownicy iPhone'a przepłacają za design i marketing tych produktów. No ale za to ci drudzy kontrują, ale za to nasze urządzenie lepiej działa, nie zawiesza się. I nie chciałbym sam wchodzić w tą wojnę, ale może być taka sytuacja, że jedni i drudzy mówią prawdę. Tylko że ci jedni na przykład uważają, że ich urządzenie lepiej działa, dlatego że lepiej wygląda. I wydaje mi się, że ten efekt dotyczy naprawdę każdego. Na pewno dotyczy także mnie. A jeżeli dotyczy mnie, to pewnie dotyczy każdego. Już daję przykład. W pewnym momencie uznałem, że chcę się napić jakiegoś dobrego, kraftowego piwa, a w związku z tym, że się na tym nie znam, to będąc już w sklepie, nie wiedziałem, które piwo wybrać. No to w takim razie uznałem podświadomie, że pewnie to, które ma najpiękniejszą etykietę, będzie także najsmaczniejsze. Oczywiście po czasie okazało się, że nie wszystkie gatunki piwa w ogóle mi smakują. Wolę te pszeniczne. Ale sam efekt został, tym efektem zostałem jakby napromieniowany. Czyli uznałem, że coś jest piękniejsze, to jest bardziej użyteczne. No i ciekawi mnie, czy wy też macie jakieś takie przemyślenia na ten temat, czy też się spotkaliście z tym, że wybieracie, że coś jest piękniejsze, myśląc, że to jest też użyteczniejsze. A jak to jest na przykład w przypadku wad, jeżeli dany przedmiot ma jakieś wady? No właśnie, to jest o tyle dobre, że jeżeli coś jest piękne, to przez dłuższy okres czasu jesteśmy w stanie zamaskować te wszystkie wady wyglądem. Ale jeżeli wada jest duża, na przykład wchodzimy do jakiegoś sklepu internetowego i nie jesteśmy w stanie złożyć zamówienia, no to w takim razie, jakby ten sklep piękny nie był, to ta duża wada zlikwiduje ten cały efekt pierwszego wrażenia. No dobrze, a jeżeli chcemy porównać jakieś przedmioty pod względem funkcjonalności, to co należy zrobić? Już doświadczeni projektanci na studiach architektury uczyli mnie, że jeżeli zaczynamy rozmawiać z klientem na temat projektu, na temat jego funkcjonalności,
to należałoby się pozbyć wszystkich ozdobników. Ponieważ klient zamiast patrzeć na funkcję, zacznie patrzeć na przykład na kolor cegły, ewentualnie na jej fakturę i rozmowa spełnie na niczym. Będzie po prostu przegadana jakby cała dyskusja na temat, który tak czy siak w rzeczywistości będzie wyglądał inaczej. Ponieważ klient będzie myślał, że budynek jego będzie wyglądał w takim kolorze, a tak naprawdę jeszcze o tym nie rozmawiamy. Rozmawiamy o funkcjonalności. Dlatego, jeżeli chcemy przeprowadzić takie badanie, taką rozmowę z klientem dosyć uczciwie, i to nie dotyczy tylko architektury, to także dotyczy projektowania stron internetowych, projektowania różnych, w zasadzie wszystkiego, to należałoby odseparować danego klienta od jakichś czynników zewnętrznych i dawać mu, przedstawiać mu jakieś rozwiązania, które są bardzo zbliżone estetycznie. Należałoby się pozbywać wszystkich kolorowych dodatków, wszystkich upiększaczy, ponieważ wiadomo, że to wpłynie na jego osąd na temat danego projektu. To, co mówiłem wcześniej, że im coś jest piękniejsze, tym będzie klientowi bardziej się wydawać, że jest bardziej użyteczne. A my tutaj badamy prawdziwą użyteczność, a nie zaburzoną przez pryzmat estetyki. No dobrze, ale czy to wszystko? No właśnie nie do końca, ponieważ też trzeba zadbać o to, że jeżeli rozmawiamy z klientem na jakiś wybrany temat, to nasza postawa, czy my jesteśmy uśmiechnięci, czy my jesteśmy smutni, jakie zadajemy pytania, także ma wpływ na to, jak klient będzie odbierał dany przedmiot. Dlatego bardzo ważne jest, jeżeli ktoś sprzedaje, żeby zawsze był uśmiechnięty, był zawsze pozytywnie nastawiony do klienta. A jak my prowadzimy jakieś badania na temat użyteczności, to też warto zadbać o to, żeby w przypadku różnych wersji, żeby nasze nastawienie do klienta zawsze było pozytywne, zawsze było takie samo, żeby nie było jakichś zewnętrznych uwarunkowań, które zaburzą jego osąd. No dobrze, a czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Jeszcze będzie bardzo wiele rzeczy, które będą wpływać na to, czy użyteczność danego przedmiotu jest dobrze przedstawiona i o tych rzeczach będę mówił w kolejnych odcinkach, dlatego zapraszam wszystkich do subskrybowania, do followowania mnie do tego wszystkiego, co należy robić na YouTubach i innych środkach masowego przekazu. Więc łapeczka w górę i pozdrawiam. Paweł Max Słabiak.